Zadanie pierwsze. Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów i zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności której z tych czterech. To zadanie można robić na kilka sposobów. Ja tutaj zaproponuję metodę obliczania kolejnych tych wyników i sprawdzania czy one są OK. Skoro tutaj w wyniku są dwa przedziały na tym obrazku, to odpadnie nam odpowiedź c i odpadnie nam odpowiedź d, dlatego że jeżeli mamy wartość bezwzględną i jest tutaj znak, że ta wartość bezwzględna jest mniejsza od czegoś, to wtedy wychodzi tylko jeden przedział, czyli tutaj z tego by wyszedł jeden przedział, z tego też by wyszedł jeden przedział. Dwa przedziały wychodzą, gdy znak nierówności jest w drugą stronę, tak jak tutaj i tutaj, czyli podejrzane są tylko odpowiedzi a i b. Weźmy tą nierówność pod punktu a, taką x minus 3,5 jest większe bądź równe od 1,5, i nierówność z wartością bezwzględną rozwiązuje się tak. To, co mamy tutaj w środku tej wartości bezwzględnej, czyli te x minus 3, bierzemy sobie na bok i najpierw zapisujemy sobie ten znak nierówności, czyli że to wyrażenie ma być większe bądź równe od tej liczby, która jest tutaj. czy tak jakby do tego, co było w środku tej wartości bezwzględnej. Opuszczamy tą wartość bezwzględną i dajemy tą liczbę po prawej stronie tego, co było w środku wartości bezwzględnej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że bierzemy sobie to wnętrze wartości bezwzględnej i tym razem ten znak z nierówności dajemy po tej stronie, dajemy też tutaj tą liczbę 1,5, tutaj było na prawo to 1,5, tu jest na lewo to 1,5, ale tutaj na lewo musi być to ujemne 1,5. Tak to się robi. Na prawo daje się dodatnią liczbę, na lewo daje się ujemną liczbę. No i mamy tutaj dwa przypadki. Trzeba każdy z tych przypadków rozwiązać oddzielnie. No to rozwiązujemy tutaj. Najpierw te ujemne 3,5 przeniosę na drugą stronę, czyli będzie minus 1,5, będzie 3,5, ale już ze znakiem plus, a x będzie tak, jak sobie był. Teraz te dwie liczby dodajemy, z tego wychodzi dwójka. Dwójka jest większa bądź równa od x, tyle wychodzi tutaj po lewej stronie. A po prawej stronie obliczymy to, gdy przeniesiemy 3,5, też na drugą stronę będzie 1,5 i będzie plus 3,5. I tutaj wychodzi, że x jest większy bądź równy od 5. Wtedy się robi oś liczbową, zaznacza się liczbę, która wyszła tutaj, czyli dwójkę, zaznacza się liczbę, która wyszła tutaj, czyli piątkę. No i mają być liczby większe albo równe od 5, czyli kółko zamalowane i liczby, czyli x większe od 5 są w prawo, z pierwszy przedział. A tutaj mają być x -y mniejsze albo równe, więc ponownie kółko zamalowane i x -y mają być mniejsze od tej dwójki, czyli idziemy w lewo. Tutaj są x -y mniejsze, no i wszystko by było ok. Wygląda to bardzo podobnie, tylko że tutaj mamy dodatnią dwójkę, a tutaj mamy ujemną dwójkę, czyli odpowiedź A nam odpada. Czyli właściwie już w tym momencie wiemy, że odpowiedź B powinna być poprawna. Ja to jednak przeliczę, tak dla pewności. Bierzemy sobie nierówność pod punktu B, czyli takie coś, i robimy tak. Opuszczamy wartość bezwzględną, a ten środek z wartości bezwzględnej przenosimy go tutaj. Ten znak też przenosimy, i tą liczbę też przenosimy. Na prawo idzie dokładnie to co było tutaj wyżej, ale bez wartości bezwzględnej. A na lewo biorę sobie ten środek wartości bezwzględnej, czyli x minus 1,5. Dalej ten znak też przenoszę tutaj na lewo i liczbę 3,5 też przenoszę na lewo, ale przy liczbie 3,5 muszę dać minusa. Tutaj po lewej stronie musi być minus. I rozwiązuję te dwa przypadki. Najpierw 1,5 przenoszę na drugą stronę. Tutaj znak mi się zmienia. Dodaję te dwie liczby, z tego wychodzi 2. Czyli minus 2 będzie większa bądź równa od x, tyle wyszło z tego po lewej stronie, a teraz po prawej stronie 1,5 przenoszę na drugą stronę. Liczby dodaję i wychodzi, że x jest większy od 5. Teraz mogę rysować oś liczbową. Zaznaczam dwie liczby, tą liczbę, czyli minus 2, i zaznaczam tą liczbę, czyli 5. Tutaj ponownie x mają być większe albo równe od 5, czyli od tej 5 pojedziemy sobie w prawo, tutaj są liczby większe, czyli x większe. A od tej minus dwójki x -y mają być mniejsze. Minus dwójka jest większa, czyli x -y mają być mniejsze od minus dwójki. x -y mniejsze od minus dwójki są tutaj na lewo od tej minus dwójki. I ten wykres pasuje nam do tego obrazka, który jest tutaj. Zatem odpowiedź b jest poprawna.